kolejna nowość na stoisku ZTE to V98. Jest to tablet, pierwszy tablet ZTE z systemem Windows 8, czyli najnowszą platformą Microsoftu. Urządzenie, jak widzicie, działa płynnie. Wszystkie aplikacje działające w tle uruchamiają się bez żadnego problemu, czyli tak jak powinny, bardzo szybko. Współdzielenie ekranu również działa bez żadnych problemów, bez zacięć. Możemy sobie korzystać z aplikacji pulpitowych w tym samym momencie, przeglądać jakąś aplikację. W tym momencie mam uruchomione coś o zawodnikach Barcelony, biografię itd. itd. Aplikacja dostępna jest w Windows Store. I akurat taka była zainstalowana na tym tablecie. Nie pokażę Wam dostępu do internetu, ani jak sobie radzi z internetem, gdyż, jak widzicie, nie mamy połączenia. ZTE niestety nie zadbało o to, by zapewnić na swoim stoisku dostęp do sieci. Do działania urządzenia, przynajmniej w pierwszym momencie, nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Spójrzmy może na jakieś zdjęcia, które zostały zrobione tym tabletem i wideo. Gdzieś był filmik z tego, co przed chwilą widziałam. Bardzo krótki. Ktoś po prostu wziął tablet, myślał, że ustawiony jest, by robił zdjęcia, a tu fikus nagrywał wideo. Urządzenie zostało wyposażone... oj, jacie, ale ono się grzeje. Poważnie, teraz wziąłam je do rąk. Wziąłam w ręce inny egzemplarz, który trzymałam przed chwilą. I ten sprzed chwili był... nie był aż tak gorący, jak ten, który trzymam aktualnie. Przegląd przycisków. Pierwszy z brzegu, jak już widzieliście, jest od autorotacji. Możemy ją włączać lub wyłączać. Zaraz obok znajdują się przyciski do regulacji głośności oraz włącznik służący również do usypiania. Lewy bok poświęcony został na 3,5 mm jack audio i tylko tyle. Pod spodem znajdziemy złącze służące do ładowania. Nie jest to niestety micro USB. Pod ekranem jest standardowo przycisk Microsoftu. Z prawej strony z kolei jest zaślepka, której otworzenie zapewne teraz nie będzie łatwe. Zaślepka jest też na magnes i to jest ciekawa nowość. Znajduje się pod nią slot kart SIM i slot kart microSD. Teraz jak zobaczycie, sama powinna się zamknąć. No, prawie mi się to udało. Tak się prezentuje jego tył. Wzornictwem, jak na pewno przypominacie sobie, można go skojarzyć z Samsungiem Galaxy Tab 2.10.1 i Galaxy Note 10.1. Wygląda po prostu podobnie. Na jego tylnej obudowie znajdziemy oszko aparatu o rozdzielczości 8 megapikseli i diodę doświetlającą. Tak się prezentuje. Nic więcej Wam w tym momencie niestety pokazać nie mogę, bo najzwyczajniej w świecie nie ma tu nawet zainstalowanego Office'a, więc wszystkich możliwości tego urządzenia nie jestem w stanie Wam pokazać. Zapytacie pewnie, kiedy i czy w ogóle urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce. Niestety na to pytanie nikt nie jest w tym momencie w stanie odpowiedzieć, ale najprawdopodobniej, jeżeli się pojawi u nas w kraju, będzie jego dystrybucja mocno ograniczona, bowiem urządzenia ZTE nie są aż tak bardzo u nas popularne, a samo ZTE nie jest jakoś strasznie bardzo zainteresowane tym, by urządzenia tego producenta w Polsce były dostępne od ręki. To tyle na razie o tym urządzeniu. Pozdrawiam Was serdecznie z Barcelony. Katarzyna Kura, tabletowo.pl.